Siemano kolano, tutaj policjant Wojan i jesteśmy, jak widzicie, tutaj na górze, aby monitorować całą sytuację na naszym więzieniu, przeogromnym więzieniu. Jesteśmy za nie odpowiedzialni, słuchajcie, odpowiedzialni. Niedługo oczywiście pójdziemy sprawdzić, jak Palion się sprawuje. Czytałem wasze komentarze, piszecie, żebym wypuścił Paliona, ale słuchajcie, on musi się najpierw zresocjalizować, ponieważ zachowuje się haniebnie. Sami widzieliście, jakie rzeczy robił, non stop uciekał, miał szansę odkupić swoje winy. Nawet jeżeli tych win nie było, miał szansę, gdyby tylko się dobrze zachowywał, więc dzisiaj zweryfikujemy to, czy Palion się dobrze zachowuje. Więc zejdźmy sobie tutaj na dół. Najpierw zrobimy taki mini obchód po naszym więzieniu, taki mini obchód, który musimy zrobić, słuchajcie. Pójdziemy sobie do tego tutaj więzienia, sprawdzić, jak się mają nasi więźniowie. Uwaga, halo, dzień dobry, jak się mają nasi więźniowie? Jacek, dobrze się sprawiesz? Dariusz, dobrze, okej, okay. Mietek, okej, okay. Nie no, żartuję, oczywiście całe to więzienie jest puste. Słuchajcie, no trzeba by było to więzienie wypełnić również kimś. Nie może być tak, że całe więzienie jest tylko dla jednej osoby i to jest Palion. Tutaj musi się więcej dziać, więc słuchajcie, idziemy teraz do Paliona. Zanim to zrobimy jednak, zasubskrybujcie kanał, jest to mega ważne. Teraz macie 3 sekundy, naklikniecie czerwony przycisk subskrybuj, następnie dzwoneczek, który obok niego jest, oraz łapeczki do góry. 3, 2, 1, mam nadzieję, że wam się to udało. Jeżeli tak, zapraszam was również do sklepu na wojanshop.pl. Pierwsza linijka w opisie, mordeczko. Są bluzy, są rzeczy, polecam serdecznie. A my chodźmy sobie sprawdzić, jak tam Palionero. Oh boy, akurat zaczęło padać, naprawdę. Dobra, więc chodźmy, chodźmy sobie tam czym prędzej. Dzień doberek, normalnie kartofelek. No i gitarka, tutaj siłka, fajnie. W ogóle Palion z tej siłki nie korzystał. Trzeba by było w sumie mu powiedzieć: elo mordo, masz opcję korzystać z siłki, dlaczego tego nie robisz, nie? Bo to jest dziwne, bardzo dziwne. Ojejku, tutaj jajo takie jakieś randomowe. Siema jajo. Puu! A kurczaczek, hello, muniu puniu. Eluwa, muniu puniu. Siemka, ale człapie. Słodziak, dobra. Palion, dzień doberek. Nie, 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 to się właśnie nie wydarzyło, to się właśnie nie wydarzyło, to się właśnie... Nie! Nie, on zabrał te nasze rzeczy, tutaj były nasze rzeczy. Nie mówiłem wam o tym, ale schowaliśmy tutaj rzeczy. Tam było TNT oraz zapalniczka, nie mówcie, że on uciekł. Skąd on miał kamienny przycisk? Skąd on go miał? Słuchajcie, to jest masakra, nie? Co tutaj się odwala? Jak... Może jakiś ślad zostawił, cokolwiek? Pod łóżkiem coś schował jeszcze? No nic tutaj ewidentnie nie ma. Słuchajcie, Palion uciekł nam. Tym tutaj przyciskiem uciekł, cwaniak jeden. Ja cię kręcę, jak on to zrobił, nie? Przecież on oddał mi wszystkie przyciski, które miał. Jak on to zrobił? Nie rozumiem tego, naprawdę. Moi drodzy, w takim deszczu był problem, żeby w ogóle wychodzić na dwór i szukać tego Paliona. Nie widziałem go praktycznie w ogóle, ale na szczęście mamy nowy dzionek, jest dobrze, możemy szukać Paliona. I tak nie martwię się o to, że mógł gdzieś daleko uciec, ponieważ stąd nie ma ucieczki, z tego świata. Więc on koniecznie musi być gdzieś na terenie naszego więzienia. Nie ma innej opcji w ogóle. Na bank gdzieś tutaj po prostu musi być. No chyba, że naprawdę poszedł gdzieś daleko, ale to spokojnie, wtedy niedługo wróci. Więc dlatego tak mogłem sobie odczekać ten deszczyk. Dobra, musimy zacząć go szukać. Muniu puniu, widziałeś? Widziałeś gdzieś Paliona? Taki zielony w pomarańczowym przebranku więźnia, normalnie nie widział chyba muniu puniu. Dobra, chodźmy sobie tutaj dalej. Może gdzieś tutaj? Halo? Nie ma, dobra. Tutaj? Halo? On pewnie bawi się teraz w chowa... Co tam jest za ogień? Ja cię kręcę, ja już chciałem powiedzieć, że on się bawi w chowanego. Co to się dzieje? Krewka, widzisz to? Co tu się odwala? Nie, 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 co tu się odwala? Stop, 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 stop. Stop, ogień. Stop, ogień. Ogień, koniec, nie, nie pal, nie pal, nie pal, nie pal tyle. No nie, tego już nie powstrzymam, słuchajcie. To musiał podpalić Palion, to musiał podpalić Palion. Ole, teraz przesadził, nie? Ja mówiłem, że ja chcę mu dać szansę się zresocjalizować. A on co? A on tylko najwidoczniej po prostu też czekał, aż minie ten deszcz, żeby to podpalić. No to jest po prostu gość, jakich mało, nie? Nie wiedziałem, że tak można się chamsko zachować po prostu. Dobra, muszę się tutaj dostać teraz. No ja cię kręcę, nie mogę się tutaj dostać. Dawaj to! Ała! No naprawdę? Naprawdę? Okay. Przestań, przestań płonąć, przestań płonąć. Nie no, z tego budynku już nic nie zostanie, moi drodzy. Z tego... Z tamtego budynku już nic nie zostało. Chociaż ten... Dawaj, dawaj, chociaż ten, chociaż ten, chociaż ten. Okej, powstrzymujemy, powstrzymujemy, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, szkoda, że nie mam wody. Czemu nie ma nigdzie tej gaśnicy? W więzieniu powinna być gaśnica. Okej, ten blok powstrzymany, jeszcze to, jeszcze to. Mam jakiś budulec? O, mam, 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 pięknie. Dobra, wejdźmy. Nie, no tutaj już nie ma co zbierać, ludzie. Tutaj już nie ma co zbierać. To wszystko jest rozwalone. Co tu się odwaliło, nie? Co ten Palion zrobił? Przesadził gość, przesadził ostro. No przestań płonąć.
No, jeszcze na to nie mogę wskoczyć, nie? Okej. Okej. Patrz, widzę go tam, paliona. Co on tam odwala? Tam jest pełno TNT, on postawił całe TNT tam. Idę po niego. Idę. O nie, to wybuchnie, ludzie, to wybuchnie. Ja się kręcę, patrzcie, co tutaj się odwaliło. Zepsuł nasze mechanizmy, doskonałe mechanizmy. Patrz, biegnie tam, biegnie. Co tu się, co on tutaj zrobił? No, co on tutaj odwalił? Ludzie, to jest jakaś masakra, ten typ jest jakiś chory. Chory psychicznie, idziemy po niego, on się mści teraz na nas, on się mści, gonimy go. On tam był, idziesz palion, idziesz, idziemy po ciebie. Idziemy, krówka pomóż mi, przecież tutaj jesteś po coś, nie? O, tam jest, patrzcie, czy on ucieka? On ucieka stamtąd, patrzcie, gonię go, gonię, 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 gonię. Gdzie on jest? Tutaj? Przesadziłeś sobie, palion. Przesadziłeś sobie. Lepiej powiedz, coś ty zrobił. Nie, nie uciekaj stąd. Nie uciekaj stąd. To nie ja, to nie ja. Nie ty. To inny więzień. Nie, inny więzień, powiedz mi, jaki tutaj jeszcze jest więzień. Jestem czysty, jestem czysty. Powiedz mi, jaki tutaj jest, ale mnie okłamujesz. Jeszcze mnie okłamujesz, co nie? Całe kuci skroluje, przestań mnie bić, ja nic nie zrobiłem. Przestań, on mi otworzył cele. Mam cię w tym momencie zabić, żeby sprawdzić, jakie masz itemki przy sobie? A dokładnie wiem, jakie masz. Nie mam nic. Przyznaj się. To nie ja. Przyznaj się. Przestaniesz mnie bić. Nie. Nie wyjdziesz. Poczekaj, stąd. Poczekaj, przestań. Rozwalam ten przycisk. Nie! Nie! Aj, co? Mówiłem! Mówiłem! Nie, nie, nie. Miałeś TNT właśnie przy sobie. Dobra, widziałem cicho. To. Cicho! Uciekaj! Wyrzuć ten przycisk. Dobra, no, uspokójmy się wszyscy. Wyrzuć ten przycisk. Uspokójmy się wszyscy. No ja cię kręcę! Nie! A, szybko! Uciekamy! Koniec z tobą! Koniec. Nie, dobra, stój, nie, dobra, stój, postrzelam! Dobra. Stój, postrzelam! Ole, odwalasz, nie? Co ty odwalasz? Przestań! Nie ma, nie ma! No, przestaniesz? Nie chcę cię zabijać, naprawdę cię nie chcę zabijać. Jeszcze dobra, mnie okłamałeś, dobra. Że nic nie masz, wyku! Okłamałeś przestań mnie, mnie bić. Okłamałeś mnie! Ole, odwaliłeś mnie! Ja cię kręcę, gościu, ty się dobrze czujesz? O nie, to że jest koniec, nie. Naprawdę. No palion, przestań. Co ty odwalasz, gościu? No całe nie wszystko... Przejdzie, nie przejdzie. O kurde, mam problem. Mało TNT zostało. Oj, masz problem, uwierz mi. Co to jest tutaj? Masz problem i to poważny problem, nie? Właśnie, że się rozwalił całe więzienie. Szybko. Co szybko? I tak stąd nie uciekniesz. Wiesz co, już ci więcej jedzenia nie damy. Zobaczysz. Tak? Tak. Tak, żebyś tak jesteś. Wiedział. Gdzie się ukryłeś? No ja wiem, że gdzieś tam jesteś. Przyznaj się, no. Gościu, będziesz miał taką teraz odsiadkę. Już myślałem, już chciałem cię, wiesz... Zresocjalizować, już chciałem cię wypuszczać, a ty coś takiego odwaliłeś? Chciałeś mnie wypuszczać! Chciałem cię wypuszczać, dopiero jakbym zobaczył, że już jesteś normalny, że zachowujesz się normalnie, ale ty, jak widać, znowu odwaliłeś coś. Wy mnie więzicie za niewinność, halo, co ty za żadną niewinność, gościu! Mogłeś odsiedzieć swoją karę i w spokoju wyjść, a ty zdecydowałeś, że nie. Gdzie jesteś? Przyznaj się! Gdzie ty jesteś? Co ty odwalasz, gościu? Dobra. Idę na początku, zniszczę twoją tutaj celę. Już koniec. Dostaniesz najgorszą celę. Ta cela się nie liczy. No nie, gdzie? O, dobra. Cyk, kamienny przycisk. Co ty robisz? Rozwalam twoją celę właśnie. Dlaczego? Bo... Ojejku, muniu puniu dostało. Ooo, ja cię kręcę puniu. Ej, mnie nie znajdziesz nigdy. No i co? Słuchaj, ja już ci szykuję nową, lepszą celę, rozumiesz? Nie. Tak! Dobra, powiem ci, że jestem wełniance, musisz ja wiem już, gdzie jesteś, wiem, w którą stronę biegłeś. Nie, będę grzeczny, a mogę wrócić na wojnowisę teraz? Oczywiście, że tak. Czyli jak przyjdę do ciebie, to mogę wrócić na wojnowicę. Oczywiście. Dobra, powiem ci, że jestem wełnianym do budynku pierwszym. Aaa, okej, okay, dobrze, nie ma problemu. Nie ma problemu, oczywiście, że wrócisz na wojanowicę. Nie ma w ogóle innej opcji, żebyś nie wrócił, co nie? Ja cię kręcę, to jest tyle pokoju, lepiej się pokaż. Słuchaj, bo nie wrócisz na wojanowicę. Nie dam rady z tobą, nie?
Gdzie ty jesteś? Proszę mnie, nie zabij. A! Koniec z tobą! Nie! Nie! Okej, przeżyłem, przeżyłem. Muszę założyć zbrojkę po prostu, bo to teraz przesadziłeś, gościu. O kurde! Idę po ciebie! Idę po ciebie! O kurde! Nie żyjesz, nie żyjesz! On mnie... Szybciej biegnij, kurde, szybciej! Nie żyjesz! O kurde, jak blisko! Mi serce mi wyskoczy zaraz! O kurde! Czemu cię nie trafiłem? Moje serce mi zaraz wyskoczy. Okej, no i wyskoczy, niech wyskoczy, słuchaj, niech wyskoczy. O kurde! Biegnij, to będzie twój koniec, pali. Czekaj, mam pomysł, okej. Jaki pomysł? No, zrób coś, co myślisz, co chcesz zrobić? Zaraz cię zaskoczę. Nie, na pewno uciec od ciebie. Jaki tu jest syf? No, ty to zrobiłeś! Przestań mnie gonić! Co ty robisz? Co ty myślisz, że będziesz szybszy? Tak, będę. Uwierz mi, man. Przestań! Przestań! Yeah! Easy! Ale mnie ty... Ale dobra, dobra, przyjdę do ciebie, jak mi pozwolisz wrócić. No ty... O, pięknie! Przestań! A, no ty... od. Dobra, koniec. Nie! Nie! Dobra, lecę teraz po ciebie. Lecę po ciebie! Mogę wrócić na Wojanowice? Nie wrócisz nigdy na Wojanowice! Na pewno? Na pewno. Gdzie ty... Gdzie ty się zrespiłeś? Co?! Tak daleko? Ale zez, Boże! Ale przestań cię zaraz! Ale zez! Okej. Chodź to! Goni mnie! Okay. Jaki kurcze... Okej, tutaj się rozpisz, dobra. Mapam! Ale zez! Mapam! Moje serce! Jak chcę, od ciebie idę, no. Mogę wrócić? Czemu ty do mnie strzelasz? Aaaa, bo musisz zginąć! Pytanie, czy mogę wrócić na Wojanowice? Nie ma uciekania. Hejka! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Mogę, powiedz mi, łapką cię dobijam! Okej. Okej. Nara! Coś ty... No tyle musisz, nie mam dość Nara. Gonienia normalnie, mam cię dość gonienia! Skończ z tym! Ale easy! Zapomniałeś o pewnej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Nie chciałem tego wyciągać. Lecz zmusiłeś mnie do tego, wiesz? To, że mogę wrócić na Wojanowice. Nie. To, że w tym świecie tutaj, to nie są Wojanowice. Tutaj mam nad tobą absolutną kontrolę, więc uwaga. Żegnaj, Palion. To jest oszustwo. Witaj, Palion. To jest oszustwo. Witaj. Dobra, porozmawiajmy, okej? No, porozmawiajmy. Porozmawiajmy, dobrze? Chodź, rozmawiajmy. Możemy porozmawiać? Oczywiście. To stój! Czemu? Po co? Po co ci to? Dobra, zresp się, pięknie. Mogę wrócić na Wojanowice. No przestań robić takie rzeczy. Przestań! Przestań! Dobra, ja się nie ruszam, co ty robisz? Czy ty się respisz? No, gdzie ty się respisz? Tutaj! No przed chwilą się tam zrespiłeś! Dobra, możesz pogadać ze mną. Nie mogę z tobą rozmawiać, jesteś więźniem, który uciekł. Nie odradzam się. Odryć się chociaż, zobaczymy, dobra. Już teraz nie, się nie zabiję. Mnie wywala za flya. Nie mogę wbić na serwer nawet. Nie wiem, ja? Ja się żegnam. Ja mam dowód to wszystko, także... Czyli co? Cześć widzowie, nie chcesz więcej rozmawiać? No dobra! To nie będzie resocjalizacji. No. Nie będzie! Sami widzieliście, chciałem dać Palionowi szansę, chciałem go zresocjalizować, a on nie chciał, więc słuchajcie, no nie wiem, co ja powinienem w tym momencie zrobić. Napiszcie, co naprawdę powinienem zrobić, bo ja już tracę wszelką nadzieję, że Palion będzie normalny. Naprawdę. Gdybym go takiego wpuścił na Wojanowice, to byłby dramat.